mam sobie myśl. Czyżbym miał nadzieję, że ja, arystokratka, poślubię takiego kupca jak on? Niechże Wokulski płaci, daje rozmaite prezenty, służy, ale niech nie myśli, że w ten sposób nie zdobędzie, osaczając jak wilk bezbronną łanię, niczym kupiec kupi. Wokulski, gdybym chciała, oddałby mi cały majątek. Jest nudny i nazbyt sentymentalny, ale hojny. Nawet papa mówi, droga Beliu, ten Wokulski jest aż nazbyt hojny. Jeśli bym jednak go miała poślubić, to nie wyrzeknę się dla niego towarzystwa i swoich przyzwyczajów.